To cios, po którym trudno jest się pozbierać. Rodzina i przyjaciele nie mogą uwierzyć, że Piotra Woźniaka Starak nie ma już wśród nich. Wzruszający wpis w sieci. Zamieściła jedna z bliskich znajomych milionera. Zofia ślotała. Tragiczna śmierć Piotra Woźniaka Staraka wstrząsnęła. Opinią publiczną. Jego niespodziewane odejście przeżywają zwłaszcza bliscy z mamą, ojczymem, siostrą i żoną na czele. Reklama głęboka rana pojawiła się także w sercach przyjaciół milionera, którzy za pośrednictwem Instagrama podzielili się swoimi przemyśleniami. Na profilach m.in. Borysa Szyca, Leszka Stanka, Joanny Racewicz. Doroty Gardias, Magdaleny Boczarskiej, Marii Sadowskiej czy Piotra Stramowskiego pojawiły się poświęcone Piotrowi wpisy. Staraka pożegnały również jego były partnerki: Natalia Klimas i Alicja Bachleda Curuś. Głos postanowiła zabrać także Zofia Ślotała. Ona i jej mąż Kamil Hajdar byli bliskimi znajomymi Piotra. W mediach społecznościowych Zosia opublikowała zdjęcie, które wykonał jej niegdyś woźniak Starak. Jeden na milion. Inaczej nie jestem w stanie opisać naszego Piotrusia. Jak inaczej nazwać człowieka, który był dla ciebie jak brat, który cię zawsze wspierał, dla którego nie istniało słowo, ja, zawsze było my. Nie znał pojęcia nuda, który swoją osobowością, inteligencją ampersand, twórczością poruszył prywatnie setki ludzi. A swoimi filmami zaprowadził miliony ludzi do kin. Tak, bardzo mi kibicował, wiedział jaka jestem oparta. Lecz on potrafił do mnie rozmawiać. Zawsze chciał dla wszystkich jak najlepiej, prawdziwy przyjaciel. Moje serce rozpadło się na kawałki, z czasem podejrzewam, że uda się je skleić, lecz dużego kawałka będzie brakowało, już na zawsze. Bądź naszym aniołem stróżem. Twoja sister, napisała: Zobacz więcej materiałów.